Inspiracją może być byle co. Można przyjść z byle kąt. Rano budzisz się i coś ci już w głowie tam świto. Tak samo wieczorami o późnej porze idziesz na spacer i nie ma tego hałasu, tego zgiełku. Takie typowe właśnie, co jest bezdzień. Jest taka fajna atmosfera, jest taki spokój. I właśnie w tej cudownej ciszy podczas tego spaceru jakieś fajne fragmenty ci w głowie się tworzą. Jedna melodyjka, jakiś drugi dźwięk. Potem się to wszystko łączysz, przychodzisz do domu, bo Rona to jest gryfne, to jest przegryfne i musisz się to zapamiętać. No potem przychodzisz do domu, do swojego studia i starasz się to jakoś tam odtworzyć. Tak samo inspiracją do mnie mogą być stare płyty Briana Eno czy Harolda Bada. Jak do mnie ponadczasowe płyty, tak samo jak Ambient Selected Box od FX Twina. No czy chociażby John Hopkins jest jak do mnie geniuszem trzylatowym. Także ci artyści mają taki znaczący wpływ na to, co robię. Eric Satie kiedyś powiedział, co muzyka można traktować hobby, mebel, taki dodatkowy w mieszkaniu. No i mózg w tym prawdy, nie trudno się z nim nie zgodzić. Generalnie co mrubia? Puścić się dobry ambient i popracować wieczorem, czy chociażby na mobilnym się grać jakoś dobrą płytę, zasypiać przy tym. Dobry sposób na bezsenność swoją drogą. Dobrze wyselekcjonowana muzyka przysłuży się też w muzykoterapii. Pasuje dobrze do gabinetów spa, czy chociażby i na lotniska. Music for the Airports, Briana Eno. Także muzyka ambient, chilloutowo, generalnie znaczącą rolę odgrywa w moim życiu. Elektro jest chyba najważniejszym takim gatunkiem do mnie, kole ambientu. Od Bajtla przy takiej muzyce. Poza tym Zawdyżych był zafascynowany tańcem breakdance czy tam electric boogie. Sumrzech nawet trenował taniec robota swego czasu. Poza tym, że jest tak dosyć mocno otwarty na każdy rodzaj muzyki. Tam IDM, glitch, noise, experimental, drum bass, Detroit techno. Ale to i tak elektro wiedzie prym w tym wszystkim. Poza tym zmechanizowane wokale, wysoki hi-hat, nieregularny beat, lasery. No to wszystko powoduje, co serce gipsi bije i organizm produkuje więcej endorfin. FS lubię eksperymentować z muzyką. Lubię coś czasami dodawać swojego. Nie każdy artyści do swoich utworów dodawają takie charakterystyczne pykanie ze starych płyt analogowych. A ja postanowił, że na album Tamte Czasy w tle umieszcza nagrany taki szum charakterystyczny z kasy magnetofonowych. No i to jest taki mój ukłon w stronę właśnie tych czasów, kiedy się kupiła jakąś tam kaseta, zafascynowałem się, leciała do domu. A tutaj magnetofon ci wciągnął kaseta, no i teraz co, no, filokiem czy tam śrubcykiem trzeba było się jakoś tam, nie wiem, ratować. Także no, to jest wszystko fajne. W ogóle do mnie muzyka działa w sposób uspokajający, to jest chyba najpiękniejsze, że człowiek przychodzi zestresowany do domu po robocie, puszczasz się na przykład, dajmy na to Biosphere, Palafina i tak w tym momencie tak naprawdę nie liczy się nic, jeżeli się noty i ta muzyka i te dźwięki. To jest piękne. Wieloma rzeczami się zajmuję. Generalnie jest otwarty na nowe wyzwania. No i tak w wieku 14 lat zacząłem pisać wiersze, co zaowocowało wydaniem tomika poezji. Teraz to ewoluuje trochę tam w stronę prozy. Być może w przyszłości dojdą jakieś tam spektakle teatralne, ale to są na razie takie mrzonki, także na razie nic nie zapeszą. To są takie plany. Co jeszcze? No, grafika komputerowa, fotografia. I no, często moje wizje są tak rozległe, że ciężko jest mi to tam wszystko poskładać w jedna całość. No, nieopodal grafiki leżą moda, czy chociażby malarstwo abstrakcyjne. Są czasami nawet, lubię tam namalować jakiś obraz. Chociaż to jest tak dosyć sporadycznie. To w ogóle jest jakiś chyba taki awangardowy, także
interesuje mnie ogólnie pojęty artyzm. Nudny człowiek zamiast.